Nie ma rzeczy, za którą by Chrystus nie umarł na krzyżu. To był Bóg, który zszedł fizycznie w ciele człowieka i został ukrzyżowany, został zabity. Jest dzisiaj zbawienie dla ciebie od tego wszystkiego, co tutaj oglądasz, bo to na 100% jest w twoim życiu, w takiej albo innej formule. Objawia się na pułapie serca każdemu człowiekowi, kiedy człowiek zegnie kolano i kiedy uwierzy w te proste słowa Ewangelii o tym, że Jezus jest Bogiem, że Jezus 2000 lat temu przyszedł na świat w ciele, poszedł na krzyż Golgoty za mój i twój grzech i tam przybił go do krzyża i zmartwychwstał po 3 dniach. Tak mówi Pismo, że każdy, kto w sercu uwierzy, językiem wyzna, że Jezus jest Panem, zostanie zbawiony. I oto jestem tutaj przed wami, bo jestem taką osobą. Uwierzyłam w sercu, językiem wyznałam. Zażywasz narkotyki, na raty uśmiercasz swoje szare komórki. Pijesz alkohol, na raty uśmiercasz swoją wątrobę, mózg. Ale to, co ludzie potocznie nazywają grzechem, jest tylko i wyłącznie konsekwencją tego, że w środku człowieka jest pewna uszkodzona część. Każdy człowiek jest nie tylko psychiką, nie tylko ciałem fizycznym, ale też jesteś duchem. Ten duch w stanie oddzielenia od Boga to jest duch egocentryczny, to jest egocentryzm. Miejsce, w którym nie ma życia. Jeśli dzisiaj odważysz się spojrzeć w swoje wnętrze, to zobaczysz tam stan niezaspokojenia. I jeśli jesteś szczery przed sobą, to wiesz, że tak jest. Wiesz, że moje słowa są prawdziwe. Przez 30 lat żyłam z takim stanem w środku. Przez 30 lat, będąc ateistką, wymyślałam sobie jakieś inne rzeczy, które miały uratować moje życie, ale to były tylko i wyłącznie puste teorie. Żadna z tych teorii nie podniosła mojego życia, że mając 30 lat, będąc ateistką i będąc na prywatnym dnie, zawołałam z desperacją do tego Boga, w którego nie wierzyłam, żeby ratował moje życie, żeby mnie przede wszystkim uratował przed konsekwencją moich błędów i przede mną samą. Zawołałam z desperacją do Boga, do osoby, do Jezusa Chrystusa. I w jednej chwili, w moim wnętrzu, w mojej najgłębszej głębi pojawiło się przekonanie, że On jest realny. Pojawiło się przekonanie, że Bóg jest, że to jest Jezus Chrystus i że On naprawdę oddał za mnie życie. Że to nie jest jakiś fake, że to nie jest to, co ja myślałam, że to jest jakiś opium dla ludu. Że to nie jest jakiś placebo, to nie jest wymyślony przyjaciel. Realnie się z Nim spotkałam. I wtedy, w tamtym momencie było dla mnie jasne, to było jasne, ewidentne, że ja ginę bez Niego i że nic mnie tak naprawdę nie oddziela od tego, żeby się połączyć, żeby połączyć swoje życie z Nim. I ja to zrobiłam, po prostu powiedziałam: Jezus, ja chcę Ciebie w moim życiu, chcę, żebyś wszedł do mojego życia. I w tamtym momencie nie potrafię Ci tego wytłumaczyć, ale Jego Duch, dzisiaj to wiem, że to był Duch Święty, wszedł do mojego wnętrza i odmienił zupełnie mojego ducha. Zmieniły się moje marzenia i pragnienia.